zacząć od czegoś? No niech pani zacznie. Paczuszkę widzę fajną. Tak. Co tam jest? A mam zamiar wysłać do Paryża, do pewnej redakcji. Chce pani ją otworzyć tutaj? Jasne. To pan wytnie. Paczka. W tej kopercie jest problem, który się zrodził dla mnie. Bardzo skomplikowany to jest brak. Problem powstał krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Dla mnie. Z powodu tej paczki. Ale problem się zaczął 10 lat temu. Wydarzył się 8 lat temu, a krótko przed świętami Bożego Narodzenia teraz dotarł do mnie. Skomplikowanie, co? No. Ciekawe brzmi. Tak. Tak. Jest to upomnienie z ZUS-u. Żartuję. Proszę panią. Byłoby ciekawie. Moja córka, Monika, na początku grudnia dzwoni do mnie i mówi: tato, ty nie odbierasz telefonu, a ja mam na córki przekierunkowanie. Jak ja nie odbieram, to tam jej telefon się bańczy. Nie odbierasz telefonu, a jakaś pani z Kołobrzegu do ciebie dzwoni, mówi, że się dobrze znacie i że ma problem. Teraz, przed świętami Bożego Narodzenia. Ja mówię, pani z Kołobrzegu dobrze się znam, nie kojarzę. I nie kojarzyłem. Ja mówię, wiesz co, może ja nie kojarzę, może z Kołobrzegu nie kojarzę, mówię. Ale mówię, to wiesz co, to jak będzie drugi raz dzwoniła, to zapytaj, o co ją chodzi. Niech przyjedzie, jak ma problem do mnie, albo niech wyśle list. No i tego samego dnia ona rozmawiała jeszcze raz z córką. No i córka do mnie dzwoni, mówi, tato, ty byłeś u tej pani 10 lat temu w sanatorium. A mówię, tak, znam kobietę. Była u mnie pewna pani w pewnej sprawie. Ja jej tam coś poradziłem, to jej niby pomogło. I ona po paru dniach zadzwoniła do mnie 10 lat temu i powiedziała, że ona jest kierownikiem sanatorium w Kołobrzegu i akurat skończył się turnus i takie mają wolny czas, prawie ludzi nie ma, tam jest mała grupka ludzi z Niemiec, jest dużo wolnych pokoi i ona mnie zaprasza ze sobą towarzyszącą na 2 dni do siebie. Ja skory do wyjazdów nie jestem, ale była to zima, pamiętam, grudzień, brzydka pogoda. Wpadł mi na pomysł mój syn. Ja mówię, synu, chcesz? Na 2 dni wsiądziemy, jedziemy do Kołobrzegu, tam podobno w jakichś basenach się pokąpać można. No to jedźmy, tato. Pojechaliśmy, ale już po drodze sobie myślę, ej chłopie, lepiej gdybyś tam nie jechał. Bo na pewno jak tam będziesz 2 dni, to tak w dzień sobie popływasz w tych całych basenach, a wieczorem pani cię do pokoju wsadzi i wróż mi, chłopie. Wcale się nie myliłem. Tak dokładnie było. Chyba, że mam nadzieję, że tak pani będzie tego oglądać, to chyba się nie pogniewa o moją szczerość. Pojechaliśmy tam. Pojechaliśmy tam. Było fajnie. Taka woda, pamiętam, solanki to były. Fajna, taka słona woda w tych basenikach. No nic. No i wieczór. Panie Krzysztofie, ja tam u siebie w gabinecie zrobiłam kawy dwie. Może pan wpadnie, tam mam zdjęcie męża swojego, coś to pogadamy. Ja mówię, dobra, wpadnę. Poszedłem. No siedzimy, rozmawiamy. To było 10 lat temu. Raptem w trakcie naszej rozmowy wchodzi do pokoju młody chłopiec. Chłopak z wyglądu 16 lat. Taki widać kulturalny, dobry wieczór. I od razu widzę matka, bo coś mówi mamo, coś tam do niej tłumaczył. A ona go tak nie słuchając mówi, zrobiła najgorszą rzecz, jaką mogła. No gdzie młodemu chłopakowi powiedzieć, że tu jest Jasnowic? Ja mówię, matka zwariowała, nie? A mówi, synu, tu jest taki znany pan Jasnowic, może chcesz, żeby coś ci powiedział? Nie, ja sobie myślę, co ona gada? A on mówi, nie, mama, nie, ja tam nie mam czasu. Ja tego. Od razu widziałem, chłop skwitował tą matkę ostro. No dobrze. Ale słuchajcie, jak ona tak powiedziała, jedno
mocne poczucie mnie aż poniosło. Aż uderzyło. No i chłopak po chwili wyszedł. To mój syn, panie Krzysztofie, to mój syn, wie pan, to taki porządny chłopak, to jest jedynak. Nie? No tak, a coś poczuł pan, kiedy on ślub weźmie, no jeszcze teraz za młody, ale o studia, czy skończy to, czy na jaki kierunek pójdzie? Ja mówię, wie pani co? Ja w ogóle dziwię się, że to powiedziałem, bo po latach ja bym tego nie powiedział komuś. A ja mówię, wie pani co? Niech on bardzo uważa, jak będzie dorastał. Bo widzę przy nim drugiego chłopaka i on może dokonać morderstwa. I to mu zniszczy całe życie. W sensie ta kobieta jakby ją, no trudno się dziwić, no matka słucha, że tu jasnowic mówi, że jej syn do morderstwa. Mówi, panie, co pan mówisz? On jest tak zdolny, on jakieś olimpiady w szkole wygrywa. Domator, mówi, on żadnych kolegów, on jest kujon. Ja mnie tak poczułem. Ale potem widzę, że ona ją tak zmieszało, ona taką lekką antypatię, że do mnie poczuła. No nie dziwię się kobiecie. To zacząłem to trochę prostować. Ja mówię, wie pani co, może tak nie będzie źle. Może on będzie świadkiem, że ktoś, jakiś kolega zrobi morderstwo, on będzie tego świadkiem, dla niego się to wszystko dobrze skończy. Ale to, co teraz powiedziałem, to już powiedziałem tak dla umycia tego, co powiedziałem wcześniej. Wyraźnie poczułem, tak jak i powiedziałem od razu, on w towarzystwie kolegi dokona morderstwa i to mu zmarnuje życie. Takie coś poczułem. No, drugi dzień, już się cieszyłem, że jest drugi dzień i że wieczorem wracamy do domu. No i wróciliśmy i tak dalej. I tyle było mojej znajomości z panią z Kołobrzegu. Minął czas. 10 bite lat. No i wracam do tego, od czego zacząłem. Córka mówi, tato, ty, to ta pani, ty byłeś tam w Kołobrzegu 10 lat temu. Senator, a to już wiem, u jakiej pani byłem. No i ona ma jakiś problem. To tak jak mówiłem, żeby przyjechała, ale powiedziała, że ona nie ma czasu przyjechać, bo ona dalej jest tym kierownikiem tego sanatorium, więc powiedziała, że list wyślę. No dobrze. Wysłała list na adres córki mojej. No i, o tutaj jest Monika Jackowska, tu jest Chojnice, no i tu jest ta pani z Kołobrzegu. No i ja pojechałem do Chojnic, do córki, wziąłem ten list, przywiozłem go wieczorem, nawet go nie rozpakowywałem, tak go położyłem koło biurka. Mówię, rano się tym zajmę. Rano otwieram kopertę, wyciągam i co widzę w tym liście? Pierwsze co widzę, but. But, dobra. Sam myślę, najczęściej but, jak ktoś przysyła, to zaginięcie. Otwieram zielony skorzoszyt, który był w tym liście. Jest list. Są też zdjęcia młodego człowieka. Dobrze. List pisany 3.12.2014 roku. I czytam ten list, ale niech pani go głośno przeczyta. Proszę o pomoc. To pisze matka tego chłopca, z którym rozmawiałem. Jak wspomniałam w rozmowie telefonicznej, przewidział pan wydarzenia związane z moim synem Pawłem. Tylko, że przewidział pan, że będzie brał udział w... trochę morderstwie. Chyba tak. W wydarzeniu, gdzie zginąć może człowiek, ale wszystko dobrze się skończy, a Paweł obecnie dostał dożywocie i czeka na apelację. Przepowiedział pan ponad 10 lat temu. Termin apelacji 16 grudzień 2014 rok. Dlatego proszę o pomoc i wskazanie, jaki wyrok zapadnie w apelacji, co możemy zrobić, do kogo się zwrócić, co czeka Pawełka w przyszłości. Słuchajcie, podpis. Ten list, który otrzymałem, zmroził mnie totalnie. Zburzył mi w jednej chwili moją 20-letnią tezę na temat przyszłości. Otóż, ja byłem w szoku. Jak to? Jej syn dostał dożywocie. Ja dostałem ten list 10 lat temu. Dzwonię do kobiety. Córka mi podała numer, tu go zapisałem, dzwonię do tej pani.
Co się stało? Ona tak nie bardzo chciała mówić. No mówi, no nie słyszał pan 2 lata temu, czyli to morderstwo stało się 2 lata temu. To jest sprawa bardzo publiczna i głośna. Wystarczy, każdy ze słuchaczy niech sobie wpisze, zaraz powiem co na YouTube, to obejrzy sobie film z tego zdarzenia. Ta kobieta mówi, wie pan, to już się stało 2 lata temu. Czyli 8 lat po moim spotkaniu tam w Kołobrzegu do tego morderstwa doszło, a 2 lata później, czyli 10 lat od mojego opisania, ja się dowiedziałem o tej całej sytuacji. Co się stało, proszę panią? Proszę pana, mój syn, tak jak panu wspominałem 10 lat temu, bardzo dobrze się uczył. Przez to dostał się na prawo, które studiował w Poznaniu. Akurat skończył studia prawa z wynikiem bardzo dobrym. Przebywał jeszcze krótko w Poznaniu i pewnego dnia wieczorem z kolegą postanowił pójść w centrum Poznania do pubu piwnego napić się piwa. Ona mówi, syn stronił od picia, ale no miał ochotę się napić piwa. Poszli do tego pubu, wypili po 2-3 piwa, no i postanowili z jego wyjść i wrócić do tego akademika. Syn przed wyjściem kupił butelkę piwa jeszcze z zamiarem wypicia tego w akademiku. Idąc tak razem, idąc tą butelką piwa, idą ulicą Małowiejską w Poznaniu, to jest deptak. Centrum Poznania, wszystko zmonitorowane. To morderstwo zostało zmonitorowane, jak na filmie. Można obejrzeć na YouTube. W pewnym momencie na tym deptaku siedzi 2 chłopaków na ławce, obcych. Zaczynają zaczepiać tych 2 studentów. Doszło do wymiany zdań między nimi i popychanek. W pewnym momencie jej syn, nie wytrzymując nerwowo popychanek, tłucze butelkę o bruk. Ta matka mówi, że on na sprawie zeznał, że był świadom, myślał, że on po odzieży pojechał. A mu pojechał butelką rozbitą po aorcie. Chłopak padł, kilka minut wykrwawił się na miejscu. Ten zaczął uciekać z tym drugim, no ale go szybko tam policja złapała, no bo to wiadomo, centrum, wszystko zmonitorowane. Była duża nagonka, podobno medialna w tamtym rejonie, właśnie w rejonie Poznania o tym morderstwie. No tu student prawa takie coś zrobił. Dostał dożywocie. No teraz, co już rozmawiałem po całej sprawie z matką, apelacja dała tyle, że dostał 25 lat. Zmniejszono mu ten wyrok na 25 lat. Wystarczy wpisać w YouTube Poznań student prawa zabił i będzie tam szereg informacji na temat tego zdarzenia. Drodzy Państwo, dlaczego mówię o tym przypadku? Ten przypadek jest dla mnie szokiem. Ja zawsze uważałem, że może być formą przeznaczenia to, że człowiek stanie przed jakimś wyborem. Czyli to, że nawet może być tak, że los tak się może poukładać, że postawi mnie przed wyborem, zastanawiając się, zabić czy nie zabić. Takie czynniki wystąpiły, ale już sam wybór, zabiję czy nie, to już jest wybór mój osobisty. Związany z moim sumieniem, odwagą, rozsądkiem, dobrocią i tak dalej, i tak dalej. A to burzy mi wszystko. Powiem dlaczego. No chyba nikt nie powie ze słuchaczy, że to, że ktoś się rodzi z piętnem, że zabije kogoś, jest czymś nagminnym. Absolutnie nie. Ja rozumiem, gdyby chłopak się urodził w rodzinie patologicznej, miał w genach już jakieś tam pijactwo, miał w genach rozruby, złodziejstwo, takie rzeczy. Dlaczego nie? To się może zdarzyć. Jest duże prawdopodobieństwo. Chłopak się rodzi w rodzinie inteligenckiej. Chłopak ma w genach zdolność nauki. No dostał się na studia prawa, które skończył, więc musiał mieć coś w głowie, bo studia prawa są trudnymi studiami.
Jasnowidz mu mówi, właśnie nie jemu, a jego matce 10 lat wcześniej, że on zabije człowieka. Mało tego, powiedziałem, że będzie w towarzystwie kogoś. On szedł z kolegą. Ten kolega nie brał w tym udziału. Przyglądał się temu. To się wszystko stało nagle. W afekcie jakimś. Przypadek. Przypadek obcych dwóch łebków zaczepia dwóch innych. Przechodzą. Wszystko potężny zbieg okoliczności. A jednak się dzieje jak w zegarku. Jeżeli ja to czułem 10 lat temu, to on miał piętno tego zdarzenia. I tu się rodzi problem. To do cholery czym jest nasze przeznaczenie? Napisanym scenariuszem, który musimy przejść jak pusty film? Czyli jeżeli ja rodzę się w filmie Potop chyba, tak? Jako Azja, tak? To będę nabity na pal. No cokolwiek bym nie zrobił, skończę na palu, tak? Jak to inaczej tłumaczyć? Wielki dylemat mi zrobił ten przypadek i powiem tak, że ja osobiście absolutnie nie uznaję tego przypadku jako coś bardzo przypadkowego. Chłopak miał to wypisane w sobie, tylko to z niego poczułem. 10 lat wstecz, właśnie 8 lat przed zdarzeniem. A przecież zdarzenie wynikło bardzo wielkimi zbiegami okoliczności, które się okazują w tej sytuacji nie zbiegami okoliczności, tylko wypełnieniem się całego sensu. Zacząłem bardzo mocno, intensywnie na ten temat myśleć. Nie dawało mi to długo spokoju, aż w końcu doszedłem do pewnych wniosków. Zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą. Czy aby nasze życie jest rzeczywistością? Mam coraz większe wątpliwości. Nie wiem. Nie można o tym przypadku nie wyciągnąć wniosków, ani nie myśleć, ale tak jak na wiele zdarzeń, które mi się zdarzyło w życiu zrobić, mam jakieś swoje przypuszczenia, tak tutaj ja je gubię. Kompletnie mi się wszystkie argumenty wytrącają z rąk. De facto, jeżeli ja temu chłopakowi to przewidziałem, poczułem z niego to 8 lat wstecz, przed zabójstwem, a zabójstwo wynikło jako niezwykły zbieg okoliczności, to się pytam, to jaką odpowiedzialność moralną nosi ten chłopak? Ja mogę sądzić, że żadnej, dlatego że on to miał wyryte w sobie, to się miało zdarzyć. Ale skoro to się miało zdarzyć, to do czego mogę to wszystko przyrównać? I wiecie, co mi zaczęło łazić po głowie? Zwykły film. I nieświadomi widzowie. Zobaczcie. Telewizor, wideo, film. Przypuśćmy, że to jest film Psy. Dobra. Ładujemy. Play. Wsadzamy tutaj trzech widzów. Ci widzowie są specyficzni. Po pierwsze, pierwszy raz widzą w życiu telewizor. Nie wiedzą, jak to działa. Tak, magiczna rzecz! Obraz tam jest. Kompletnie nie wiedzą, jak działa wideo. A kaseta wideo, którą włożyliśmy, też nie wiedzą, co to jest. No coś tam włożyliśmy. Kompletnie nie wiedzą, na jakiej zasadzie ten film jest odtwarzany. Robimy play, zaczyna się film. No i leci film. W którymś momencie dochodzi do sceny, kiedy to właśnie Linda pobiegł dzwonić do swojej ukochanej, a w tym czasie pan Gajos z kumplami odstrzeliwują jego kumpli. Była taka scena, tak? To chyba, nie wiem, w Psach, czy w Psach 2? W Psach. Dobra. I nasi nieświadomi oglądacze mówią: no co ty robisz, ty? Krzyknij, może on usłyszy dzwoniąc, chociaż teraz widzimy co innego, bo oni mordują ich. Oni zaczną żyć i mówić: nie, to można zmienić. Oni nie wiedzą, na jakiej zasadzie ten film leci, więc reagują, krzyczą,
czują się winni, że nie umieją go ostrzec, bo im się wydaje, że to się tak naprawdę dzieje. A to jest tylko film. I się nic innego nie stanie oprócz tego, oprócz całości filmu, który obejrzą. Oczywiście, dalej nie rozumiejąc, na jakiej zasadzie to działało, będą mieli do siebie wielkie wyrzuty sumienia, że jednak w pewnych momentach nie zareagowali, nie zdając sobie sprawy, że nie mogli. Mnie już bardzo długi czas męczy jedno. Skoro żyję realnie, to dlaczego do wczorajszego realnego dnia nie mogę pójść? Nie mogę czegoś przestawić, naprawić, zmienić, poukładać. Mara, myśl, pamięć. A czy inaczej wygląda film oglądany w telewizorze? No dobra, już nie ma sceny, że mordują jego kumpli, tylko Linda teraz stoi w szpitalu, pazura wpada, rozwala szafki, mówi: ty ubecki psie. No a może pomyśle, ktoś pomyśli z tych oglądających, wrócę tam i zanim Linda pójdzie do telefonu, to go okrzyknę, żeby nie szedł i był z kumplami. Nie da się nawet wrócić, bo nie wiedzą, że można zrobić wstecz. Dalej to leci. Najbardziej mi nasza rzeczywistość do takiej pasuje. Oczywiście ja w tej rzeczywistości biorę udział, więc trudno mi się odnieść do oglądającego. Film. Kiedyś powiedziałem, że wszystko jest dlatego, że jest logika, która to stwierdza. Czyli gdyby we wszechświecie nie było logiki żadnej, która by stwierdziła, że istnieje wszechświat, to mimo, że on by był, byłby niestwierdzalny, więc by go tak naprawdę nie było. Nie byłoby odbiorcy. Tam, gdzie myśl, tam jest rzeczywistość. Czy my czasami przez internet nie tworzymy następnej rzeczywistości? Mentalnej? Ale przecież ta nasza jest też mentalna, tylko my w niej bierzemy udział. Nam się wydaje, że skoro w niej bierzemy udział, to ona jest rzeczywista. Pozornie. Pozornie. Ja myślę, że ten przypadek spowodował, że ja zacząłem się zastanawiać nad czymś bardzo karkołomnym. Że istnieje tylko moje ego. I to moje ego, oczywiście moje ego jest skazane być w jakiejś rzeczywistości, ale jedyne, co jest niefikcyjne w tej rzeczywistości, to jest moje ego. Tak jak i pani ego. Ale wówczas moje ego jest fikcyjne. To jest karkołomne, co mówię, do niczego nie prowadzące, ale fantazja. Czasami jak nie ma w rzeczywistości odpowiedzi na wiele pytań, które nas nurtują, które są rzeczywiste, a my naprawdę nie możemy znaleźć odpowiedzi na nie, posługujemy się fantazją, żeby tą lukę jakoś załatać. A skąd pani wie, że ma pani o wiele doskonalsze ego jak teraz? No, przecież teraz wymyślamy jakieś gry, gdzie nakładamy na oczy cały przyrząd i właściwie nie widzimy tej rzeczywistości. Tam jest to wszystko, w trójwymiarze. I tam nasz mózg walczy z potworami, lecimy w kosmosie, przeżywamy to niesamowicie. My wiemy, że to jest fikcja, bo mamy nałożone te okulary, ale potem się tak damy w tą grę wgrać, że my tam jesteśmy. A jak pani myśli? Jest pani czystą, wielką, silną energią, która się musi kształcić. A może istniejemy w jakiejś nadprzestrzeni i tylko mówimy tak: pani Ksińska, następna lekcja przed panią. No, musi pani sobie wybrać scenariusz bytu,
i rzeczywistości i wleci pani tam i będzie pani dokonywała wyborów. To pani życie przeleci jak film, ale jak bogatszy pani umysł będzie przez to. Ile więcej doświadczony, kuracja mentalna, zwana życiem. Wie pani, co najgorsze będzie w tym pani sennym życiu, w tej marze? Będzie pani to życie uważała za bardzo, za jedyne życie i właściwe. I to będzie pani nieszczęście. I będzie pani miała świadomość, że pani umrze i nie będzie istniała. Boże, tego się najbardziej przed tym doświadczeniem boję, tak pani by powiedziała swojemu profesorowi. Nie bój się, obudzisz się, a my tu się wszyscy będziemy śmieli. A ty po chwili też, Boże, to ja się tak całe życie męczyłam i martwiłam, że umrę. A to wspaniale się obudzić w tym towarzystwie. To jest oczywiście fantazja, co powiedziałem. Ale może nie do końca. Często się zastanawiam nad... Bo zobaczcie, chłopak pozornie zmarnował sobie życie w tak idiotyczny zbieg okoliczności, że to jest aż niewybaczalne. Ale można przyrównać się do innych rzeczy. Jedzie fajny, przystojny facet, mądry, z fajną pracą, uczciwy, dwójka fajnych, inteligentnych dzieci, która nauczona jest zasad, bo i ojciec ma zasady, i matka. Ma kochającą żonę, szczęśliwy. Pracował ciężko, kupił mieszkanie za swoje, a nie za bankowe pieniądze. Wyjeżdża fajnym samochodem. Wyjeżdża po gazetę. Mówi, żono, ty lubisz te krzyżówki w tym tygodniu, a ja ci robię niespodziankę, celowo jadę po te krzyżówki. Wyjeżdża, łup, tir, z chłopa miazga. Jeżeli życie ma jakikolwiek sens, to jaki sens ma jego śmierć w takim momencie, w tak głupi sposób, w tak masakryczny sposób? Żaden. Jeżeli tym kieruje Bóg, to mnie to przeraża. Bo może Bogiem wtedy byłby chłopiec. Mały chłopiec, który gra w grę zwana życie na ziemi. A, o, ten chłopek wyjeżdża. Tu zrobię wypadek. Bam! Jest fajnie. Dobra, już nie mam czasu tu patrzeć. Tu zrobię teraz wypadek. Może kimś takim jest Bóg. Ale nie sądzę, żeby był kimś takim Bóg. Być może nasze scenariusze są takie dziwne, bo musimy doznać różnych rzeczy w sposób mentalny. Myślę, że jedyne odwołanie nasze i naszego wnętrza do siebie jest tylko mentalność. Tak jak nasza pamięć jest mentalna, tak jak nasze uczucia są mentalne, tak jak nasza rzeczywistość wczorajszego dnia jest tylko i wyłącznie mentalna. Jeżeli wszystkie nasze zasadnicze doznania są mentalne, to nasze życie jest formą mentalności. Śmiejmy się z tych kretynów w telewizji, którzy nam jako redaktorzy wpajają, że oni chodzą modnie ubrani, jeżdżą modnymi samochodami i są rozpoznawalni jako facjata z przodu, wypudrowana i wymalowana, to im się wydaje, że to są oni. Niech tak myślą. Oni są biedni i niech tak myślą, ale nie wierzmy im, bo my to tylko mentalność, ale aż mentalność, bo wszystko może i umrzeć, ich facjaty umrą, ich samochody się popsują, ich telewizje upadną albo się zmienią, ale ich mentalność nie zginie. Bo mentalność to właśnie coś jak wirtualność. To pokój, w którym może zaistnieć zawsze coś wirtualnego. Tak jak nasz wczorajszy dzień. Więc skoro jesteśmy mentalnością, to jesteśmy niematerialnością, więc jesteśmy w pewnym sensie niezniszczalni. Mało tego, jesteśmy elastyczni. Nawet on, który zabił, w swojej mentalności, w bardzo prosty i szybki sposób, może to zabójstwo odkupić. Nie cwanie,
lekko następnymi i to często o wiele bardziej błahymi doświadczeniami. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Tak. I chyba ta rzeczywistość koło tego leży, a nie koło tego, nad czym się teraz społecznie skupiamy. Typu program. Na przykład Hanna gotuje, Wiktor gotuje, Teodor tańczy. I tak dalej, i tak dalej. Czy tam gwiazdy śpiewają, no, albo sport z gwiazdami, i tak dalej. Ja powiem Państwu taką rzecz, że w ogóle nie wdawajcie się w taką powierzchowność. Nie pozwalajcie sobie tym ludziom wmawiać, że wy jesteście powierzchownością. Natura powierzchowna was tego uczy, dlatego że okazuje się, że natura jest na tyle sprawiedliwa, że nie tylko wasz czas mentalny w takiej lekcji życia się kończy w którymś momencie, ale też wasza powierzchowność, te wasze facjaty się starzeją, brzydną, są mniej doskonałe, mniej elastyczne. To wszystko pokazuje, że to jest przemijające, rozwalające się, rozpadające się. Oprócz jednej rzeczy, oprócz wspomnień. Zobaczcie. No, mi niedawno wpadło zdjęcie, kiedy w klasie, w pierwszej klasie podstawowej pamiętam, takie płótno fotograf wystawił i każdy z dzieci w pierwszej klasie musiał stanąć tak z profilu i zrobił zdjęcie. Ja pamiętam to popołudnie, to było po lekcjach. Ja byłem zły, bo ja lubiłem po dworze latać. Ja byłem zły, że musimy stać, bo on to długo przygotowywał, że każdemu będzie robił zdjęcie. Pani kazała nam zostać po lekcjach. Ja mówię, po co ja mam tu być po lekcjach, żeby mi pan zdjęcie zrobił, jakbym poszedł już na jezioro i sobie polatał. I byłem zły, pamiętam, tyle lat. I niedawno mi w porządkach wpadło to zdjęcie. Jezus, Boże, to ja? Jaki chłopiec. I wiecie co? Ale jak do tamtego czasu wróciłem pamięcią, poczułem smak, mentalny smak tego czasu, do rodziców, gdzieś chodziłem, co robiłem. Nigdy nie, od razu mi się przypomniała jeszcze jedna scena. Nie lubiłem się rosyjskiego uczyć. Już bardzo lubię naród rosyjski, ale nie lubiłem się rosyjskiego uczyć. I pewna pani, zresztą bardzo ładna kobieta, pamiętam z młodych lat, zostawiła mnie po lekcjach, żebym się nauczył wiersza Jołka w Sacholnikach. I właściwie tak naprawdę po rosyjsku tylko to znam, bo się nauczyłem na pamięć. Liter nie znałem, ale kolega mi czytał, a ja na pamięć wykułem, żeby Jołka w Sacholnikach się nauczyć. Wsie gadów w Sacholnikach gotowili Jołku, wsie igruszki na Jołku samirał sami kłas. Tyle się nauczyłem, więcej nie, to było kilka zwrotek. Nie wytrzymałem, bo tego popołudnia mój ojciec hodował, znaczy w ogóle mój ojciec hodował dwie świnie jakieś w tamtym czasie i tego popołudnia miało być świniobicie. Wujek Bronek miał przyjść, zaszlachtować świniaka. Ja byłem w takim szoku, że wujek będzie szlachtował tego świniaka na podwórku. A szkoła była niedaleko naszego domu, zresztą na tej samej ulicy to wszystko, kawałek tam dalej to się działo. Ja mieszkałem i szkoła była. I klasa od rosyjskiego była na parterze. Pani mnie i paru innych kolegów zostawiła tam z tą Jołką w Sacholnikach w klasie, zakluczyła klasę na godzinę. Ja się tej pierwszej zwrotki nauczyłem, mówię, no nie będę się uczył reszty, bo tam już wujek jest. Na pewno, no, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No, chłopak, no ciekawy jak świniak, nie? No dzisiaj bym na to nie mógł patrzeć, ale... I otworzyłem okno i ja mówię, słuchajcie, cokolwiek powiecie, ja mówię, ja spieprzam.
Wyskoczyłem przez okno i poleciałem do tego. Ja akurat zdążyłem na czas, nie? No. Ojciec się popłakał i uciekł, a wujek zrobił swoje. Nie był to przyjemny widok, ale patrzałem na to. I tak wspominając to, co przed chwilą opowiedziałem, pomyślałem sobie, Boże, ale ten chłopiec to ktoś inny jak ja. To taki chłopiec był. No ja to bym na pewno został w tej klasie i tą jołkę w Sacholnikach dalej wykuł na pamięć, żeby pani zaimponować. Jołka w Sacholnikach. Nie! A to był urwis. Tam mieszkał pan Klik. Starszy człowiek. Dużo przeżył w trakcie okupacji. Był bardzo chudy. Nosił pas, bo miał przepuchlinę brzucha. Jak pas zdjął, to miał tak jak bochenek. W tej chudym brzuchu takie coś mu wychodziło. I miał straszną astmę. I takie miał coś psikadło i sobie psikał. I on był ciągle na nas zły, bo my graliśmy na podwórku w piłkę, a on lubiał spokój. Więc pan Klik sobie zawsze na parapecie od okna, od podwórka wykładał kamienie. Jak my graliśmy w piłkę, to on próbował w nas kamieniami. No robił to mądrze, żeby krzywdy nie zrobić. Ale była między nami taka ciągle wojna. To też przypomniało mi się i też mu robiłem na złość. Zawsze podbiegałem pod okno i mówiłem, panie Klik, krzk, krzk. Tak mu pokazywałem, przedrzeźniałem go, że sobie tu pryska czymś, nie? Ty łobuzie, zobaczysz, zasłużysz sobie. Kiedyś przekupił dwóch moich kolegów starszych, złapali mnie. Obok pana Klika był taki paląg metalowy jakiś, żeby pranie wieszać, przy oknie jego. To kazał przywiązać mnie, sznurki mnie przywiązali, a on wziął do czajnika zimnej wody i tak mnie polewał latem, polewał zimną wodą, mówi do suchej nitki za te wszystkie złośliwości, co mi robisz. Nas potem się zaprzyjaźniliśmy, byliśmy najlepszymi kumplami. To też sobie przypomniałem i pomyślałem, ale to był urwis z tego Krzycha. Ale przecież to nie ja. On zawsze chodził latem w brudnym podkoszulku. I zawsze miał coś podartego. Mało tego, miałem brata starszego i zawsze mu podkradałem ciuchy, bo brat był pedancik. Jak już byłem bardziej dorosły, to brat sobie nieraz kupił jakąś fajną koszulkę. Pamiętam, taką fajną miał niebieską na krótki rękaw. W domu była bieda. Nas było pięcioro. To ja bratu z szafki, nigdy się w domu w to nie ubrałem, tylko na ogród swoją koszulkę zdjąłem, jego ubrałem i do miasta szedłem w jego koszulce. Potem na ogrodzie się przebierałem. Często chowałem te rzeczy w budzie dla psa Azora, sąsiada, który tam był. I kiedyś, jako już dorastający chłopak, taki nastolatek, poznałem dziewczynę. O, chodziłem z nią tam nad jeziorem. Oczywiście w brata często koszulce. Ja patrzę, raz idę z tą dziewczyną na spacer. Patrzę, brat mi wyrył. Myślę, będzie na mnie krzyczał, jaki wstyd przed dziewczyną. A on tylko podszedł i mówi, mam nadzieję, że pójdziesz do domu i zaraz zdejmiesz tą koszulkę. I poszedł. Ona chyba nie zrozumiała, ta dziewczyna, o co jej chodziło. A ja mówię, Boże, dobrze, że tylko tak to powiedział, nie? Ale o kim ja mówię? Jeżeli Bóg dałby mi cudem, co nie da, pożyć z 20 lat, to za 20 lat może bym o kimś obcym pogadał, co tu dzisiaj siedział i gadał. Tak się zmieniamy mentalnie. Tak naprawdę jesteśmy, ale jeszcze kiedyś mnie do czegoś innego takie myślenie doprowadziło. No bo dobrze. No ten Krzychu w tym podkoszulku, albo uciekający przez okno z rosyjskiego, tak. Albo stojący przed tym płótnem, wściekły, że nie może nad jeziorem pobiegać, bo zdjęcie pan mu robi tam i całej klasie. A gdybym sobie w ogóle siebie nie wyobrażał, jako nawet dziecko, a jako na przykład coś jak kulkę, która pływa w wodzie. No to już jest nonsens, tak? Jest? No jest. Czemu nie? Ale przecież byłem tą kulką. W brzuchu mojej matki.
Nie oddychałem. Tu miałem jakiś ogonek do czegoś przymocowany. Nie wiem, bo nie pamiętam, ale najprawdopodobniej, jak już byłem trochę większy tam w tej wodzie, to już coś, jakieś szmery, głosy słyszałem. Niektóre mogły mnie koić, niektóre denerwować. Nie znałem mojej matki, bo byłem wewnątrz niej. Sąsiadowałem z jej jelitami. Byłem pod jej brzuchem, pod jej skórą. A kto wie, czy nie czułem miłości. Ale co to za miłość była, skoro byłem w cudzym organizmie? Właściwie te nasze dwa organizmy były w jednym organizmie. No to inaczej, to był jeden organizm z dwoma organizmami. Chwilę. Czyli mówiąc o chłopcu w podkoszulce, to jeszcze jest nic. Ja z tej perspektywy. Ale jak mówię o czymś zwiniętym w kłębek, pływającym w wodzie, w brzuchu innej istoty, to już w ogóle czeski film, ale prawdziwy. To jeszcze ja w tej mentalności. A jakże egzotycznie. No to więc powiem tak. Wszystko mi się tu zgadza. Jesteśmy jednym ciałem, bo powielenie ciała z ciała jest właściwie możliwe tylko od ciała. Ale nasza mentalność jest czymś całkowicie odrębnym i osobnym. I o to tu chodzi. Czy tak naprawdę nie ma znaczenia, czy byłem tym chłopcem w podkoszulku, czy jestem tutaj teraz stary facet. Znaczenie chyba ma tylko jedno. Żeby nie dać się oszukać. Żeby nie dać się oszukać rzeczywistości. Żeby żyć. Dostrzegać wszystko, co wokół mnie, bo po to jestem, żeby to dostrzec. Bo być może od tego zależy jakieś zadanie. A nie spędzić resztę życia na tym, że będę oglądał dziwnych ludzi, którzy mówią dziwne rzeczy, w czymś, na co nie mam wpływu, mówię o telewizorze, i ja będę to traktował jako rzeczywistość rzeczywistości. To jest prawda, bo oni to mówią, oni są znani, bo są 100 tysięcy razy w tygodniu pokazywani, jak proszę gwizir. Gdyby proszek wizir mówił, to samo by nam by mógł mówić i tak samo byśmy traktowali to jako autorytet. No, jaka jest różnica między ważnością Kuby Wojewódzkiego a torbą proszku wizira? Dokładnie taka sama. Kuba Wojewódzki mimo tych samych gestów od lat, chwilowo pozornego spoważenia, odpalenia głupa, dziwnego śmiechu, podejścia pod hetero lub homo, nie coś niepewnego, po rąbnięcie śmiechem na temat religii i znów spoważnienia, a potem, no ale ta twoja płyta, kochana, to i tak zrobiła dużo. Poziom ten sam od wielu lat, a jednak to łykamy. A wie pani dlaczego? Bo pozwoliliśmy, ci co to łykają, pozwolili się zostawić na, albo wyprodukować, wyedukować pod etap. I coś ty, Kaśka, to kupiłaś te jednak te, co patrzyliśmy? No, ja też myślałam, wiesz, też chyba kupię, no. Kupiłaś, a fajnie ci w nich, nie? Fajnie, no. No. A masz jeszcze parę takich tych świecidełek? I to są tematy na co dzień. I właściwie innych nie ma, nie? No możemy o szmince jeszcze pogadać, albo o butach, jakbym był kobietą. Po prostu powiem tak, używajmy internetu po to, żeby się z niego czasami czegoś mądrego dowiedzieć. Bo poza Facebookiem, na nim są dzieła Dostojewskiego, wystarczy poszukać.
Tam można poczytać. Nie trzeba biegać do biblioteki i pożyczać się książek i płacić tam za coś. Można je poczytać. Można zrobić wiele, wiele ciekawych rzeczy. Ale uwierzcie mi, nie wolno życia marnować na to, że oglądamy jakieś śmieszne historyjki, że pies się z panem przewrócił na YouTube i to 1200 lajków dziennie. Nie możemy dać się zwariować, bo tym przysięgamy. Jeżeli jesteśmy mentalnością, to tak jak dla ciała jemy bułkę rano z czymś i to jest częścią naszego ciała, bo to daliśmy temu ciału, tak samo mentalnie, co oglądamy, to wchodzi w naszą psychę. I tym jesteśmy. Jeżeli za dużo będzie tam Kuby Wojewódzkiego, Proszku Wizir i kretyńskich różnych rzeczy, to czy my chcemy, czy nie chcemy, tacy się zaczniemy dziać, ponieważ dajemy takie bułki do pożywienia naszej, takie bułki mentalne do pożywienia naszej mentalności. Więc pamiętajcie jedno. Gdyby pozwolono, te mass media pozwoliliby czasami do studia przyjść naukowcom, takim mądrym naukowcom, to ci naukowcy już doskonale o tym wiedzą i by wam o tym w tej telewizji, którą tak traktujecie jako autorytet, powiedzieli. Drodzy Państwo, tak naprawdę telewizja za puszczanie tak często agresywnych i notorycznych reklam powinna wam płacić odszkodowanie, bo zaśmieca wasze szare komórki, które są bardzo cenne. Wy jesteście tego odbiorcami mimo woli, ale to jest ingerencja w waszą świadomość i to jest jej brudzenie śmieciami, za co biorą duże pieniądze. Poza tym powinna być etyka, ponieważ jesteście informacją i zbiorem informacji i zbieraczami informacji, więc wszystko co etyczne, co nadaje publicznie, powinno być etyczne względem sensu informacji, żeby wasze mózgi były proste i prawdziwe, żeby miały zdrowy światopogląd. A jak wam się wrzuca śmieci, to wasz mózg obrasta chaszczami. I trudno w chaszczach buszować, nie? Wtedy się jest też dziwnym. Jeżeli dla młodych ludzi podstawową wartością intelektualną, czy powiedzmy życia, nie wiem, intelektualnego, w cudzysłowie to mówię, jest na przykład dzisiaj, o Jezus, czwarta, nie byłam na Facebooku, a mam 15 fotografii z wczoraj swoich twarzy z łazienki, które zajebiście mi wyszły, a koleżanki to powinny widzieć. Ostatnio wysłałam 17 fotografii z plaży i miałam jednego dnia 175 lajków. To ja się pytam, jeżeli mózg, tak ważna centrala do zbioru informacji, ważnych informacji, zajmuje w 80% się takimi bzdurami, jako dorosły mózg, to ten mózg zaczyna coś tam się przepalać, coś się zaczyna dziać, jakieś zwoje zaczynają tam pokazywać niepokój, chęć czegoś, no bo co to jest? No mózg nie działa, nie? No mózg jest na jałowym biegu, a to co jałowe wydaje się za bardzo ważne. Szukają ludzie wtedy innych wrażeń, czegoś silnego. A druga rzecz to jest coś innego. Narkotyk jest bardzo niebezpieczny i ja uważam, że narkotyk jest to bardzo niebezpieczne dzieło szatana. Proszę mnie tylko daleko trzymać od religijności, bo ja nie mam, mówiąc słowo dzieło szatana, nie mam nic na myśli z religią. Ale jeżeli zło istnieje, to jest jeden z bardzo ważnych argumentów zła. Otóż każdy narkotyk wyłącza z nas taką świadomość tu i teraz. Uciekamy w coś, co w ogóle jest kompletną fikcją, pozorną, chwilową błogością. A wiecie Państwo, że ja sobie kiedyś pomyślałem, no dobrze, boimy się śmierci, ale przecież śmierć to jest taka wyłączenie się z rzeczywistości i pozorna błogość, jeżeli byśmy dalej żyli.
To jest tak jak gdyby zastąpienie chwilowe mentalnej śmierci. Niebytu. Nieistnienia. Wydaje mi się, że będzie coraz gorzej, jeżeli, a będzie, bo o tym się na pewno nie będzie mówiło, bo to się błędnie z religią kojarzy wielu tym ludziom rzekomo inteligentnym z telewizji, no bo jak mowa jest właśnie o jakiejś mentalności, o jakimś duchu, duszy, to zaraz się albo biskup kojarzy, albo papież, albo Allah, albo ktoś inny. Ale my nie myślimy o sobie. Ja się zastanawiam, gdzie ci często tacy redaktorzy, którzy w telewizji tak drwiąco mówią, że nie ma nic, że to tam jest jego but, jego spodnie i aktówka i laptop. No ja myślę tak sobie, no przecież temu człowiekowi przyjdzie kiedyś umrzeć. No. To z czym on? Z czym on się zmierzy w ostatnim myśleniu? Do jakich on wniosków dojdzie? Jakie da sobie usprawiedliwienie i jaki da sobie ewentualny paszport wiary na coś, co może ewentualnie być? Jeżeli ci ludzie wierzą w to, co mówią, że nie ma nic, to ja do kategorii tych ludzi nie chcę należeć, bo to są ludzie głupi. Skoro jestem, to musi coś dalej być. Skoro obserwuję naturę, która się ciągle przemienia, ale nic w niej nie ginie, tylko się zmienia. Mogę domniemać, że ja też tak się mogę przemieniać i ciągle być. A mam na to niezbity dowód, bo jak wspomniałem w tej rozmowie, nie tylko byłem małym chłopcem w podkoszulku brudnym, ale byłem w mojej matki organizmie zwiniętą kuleczką, która już wtedy prawdopodobnie czuła miłość do kogoś, kogo nie widziała, ale to coś, co jest nade mną. Nie wiem, czy to przestrzeń, czy to coś innego. Chyba nie pomyślałem, że to istota, nie mając w ogóle wrażenia, że może ja jestem też istotą. Ale to coś takie bezpieczne, takie fajne. O! Chyba coś powiedziała. Oczywiście tłumaczyłbym sobie to słowo, powiedziała inaczej. Znów ten zgrzyt. Jakie to dobre. O, chyba skoczyła. Tak, ale to dobre, tu jest mi dobrze, ona mi nie zrobi krzywdy. Ja byłem inną istotą za mojego życia. W wodzie. W cudzym organizmie. Moje jestestwo, już nawet nie chodzi o moje ciało. Moje ego było w brzuchu mojej mamy. Więc dlaczego mam być pewny, że nie będę, że moje ego nie musi być wcale w brzuchu mojej mamy. No bo jeszcze weźmy tak, gdybym wtedy miał rozsądek myślenia, a miałem już na pewno swoje ego, przynajmniej przed urodzeniem, no to przecież było dla mnie szokiem. Mało tego, być może ja już raz przeżyłem śmierć, wrażenie śmierci w momencie porodu. Jakież to musiało być dla mnie przerażające, że te 9 miesięcy mogło mi się kojarzyć jak 90 lat. Ja tam byłem bezpieczny. I raptem coś mnie wypycha. Umieram, szok. Wychodzę zimno. Coś tu koło mnie chodzi, krzyczy. Aż uszy bolą, tak huczą. Co tak piszczy? A to ja się drę. Umarłem, czy się urodziłem? Raczej z tamtej perspektywy umarłem. I czułem wielki niepokój w czymś, w czym tkwię i boję się z tego uciec, chociaż bałem się tu wejść, a byłem gdzie indziej. To już za jednego życia tyle się stało. I będzie mi jakiś kretyn w telewizji z modnymi bokasynami i z dziwną brudką mówił, że nie ma nic. Jest. To w głowie tego dziwnego człowieka nie ma nic.
oprócz jego portfela, w którym jeszcze coś jest. Zacząłem od takiej tragicznej rzeczy. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, kończąc na tej tragicznej rzeczy. Niech ten przypadek mojego jasnowidzenia, jeden z najciekawszych, będzie przestrogą dla wszystkich ludzi, którzy próbują oceniać, oskarżać, obwiniać, osądzać ludzi, którzy zrobili źle. Bo wszyscy ci, którzy taką mają chęć, niech pomyślą. Ja z niego to wyczułem 8 lat wcześniej, kiedy chłopak był domatorem, uczył się. Mało tego, nigdy się nie zmienił. Cały czas takim był. Niepotrzebnie szedł w tym momencie i mijał tą ławkę. Tylko to. Jest to ofiara pewnej lekcji mentalnej. Czy jest to zabójca? Ja bym się nie odważył powiedzieć tego słowa po doświadczeniu, które przeżyłem związaną z tą historią. Dlatego ciężko jest oceniać i raczej chyba całe nasze życie, nasze czyny nie zależą i nie mają ważności ocen. Mają ważność tylko i wyłącznie mentalną w samych nas. To my, tak daleko jak my potrafimy sobie wybaczyć albo coś wytłumaczyć, my sami sobie, tak daleko nasz czyn jest ważny. Cokolwiek robimy, jeżeli złą rzecz zrobimy, to ten czyn tak długo się nie ewaluuje jako zły, dopóty sami sobie nie wytłumaczymy, że to jest zło, ale też nie wytłumaczymy sobie, że nie chcieliśmy to tak jakoś. Podobnie dobre rzeczy. Jeżeli mamy pragnienie robić dobre rzeczy, a robimy je bez wiary, to ich nie zrobimy. My się będziemy starali je zrobić, ale nigdy nam nie wyjdą. Siła mentalna. Wiara jest kluczem do wszystkiego. W negatywnych i w pozytywnych rzeczach, co robimy. Wystrzegajmy się wszelkich źródeł, jakichkolwiek. Ja teraz się nie uczepiłem telewizji, radia, prasy. Wszelkich źródeł, które tłumaczą nam, że nie mamy wiary, że wiara to jest coś nonsensowego. Otóż na pewno żyjemy w epoce walki o zabicie jednostki. Żyjemy w epoce zbiorowej, znaczy kształtowania społeczeństwa zbiorowego. Czymże jest internet, czym jest Facebook? Zbiorowością. W Facebooku nie chodzi o to, żeby był i Ksiński miał swoją stronę. Tu ma być cała zbiorowość. Wtedy to ma siłę. Podobnie tu, zbiorowość. Tylko wtedy mamy siłę, jeżeli każdy z nas z osobna będzie czuł się indywidualnością. Jeżeli zbudujemy w jednym wielkim mieście dokładnie 100 tysięcy tych samych bloków, to po miesiącu wszyscy będziemy chcieli z tego miasta uciec, bo dostaniemy schizofrenii. Nie będziemy w stanie trafić do swojego domu. Będą nam się ulice i domy mylić. Chyba że będziemy je inaczej malować, ale kolorów zabraknie. Zwariujemy. Każda ulica piękna charakteryzuje się tym, że są różne domy obok siebie. Świat ludzi pięknych to świat nietykalnych osobowości, które jak drzewa rosną, każde inne. Wtedy
możemy powiedzieć, że jesteśmy wolnymi ludźmi w wolnym świecie. Żadne budowanie bloków obok siebie nie jest architekturą, a jest po prostu, nie wiem, stawianiem trzod bydłowych, ekskluzywnych, mniej ekskluzywnych, a to są chlewy. Człowiek musi zachować indywiduum. Człowiek prócz ludzi mądrych, prócz ludzi, którzy posunęli do przodu wiedzę, albo inaczej wytłumaczyli tą wiedzę, dziedziny wiedzy, prócz takich ludzi nie powinniśmy mieć innych autorytetów. Nie ma autorytetów. Ktoś, kogo się 500 razy pokazało w telewizji, nie jest żadnym autorytetem, jest po prostu popularnym człowiekiem. Tak jak kiedyś były popularne papierosy, najtańsze, najbardziej śmierdzące i najbardziej szkodliwe. Popularny człowiek dzisiaj powiedział, że nie lubi bananów. I pół Facebooka dyskutuje, że popularny człowiek nie je bananów. To niech nie je. Jego problem, ale niech nawet nie gada i nie śmieci informacji, które mogą być ważniejsze. To nie ma znaczenia, jakie skarpetki nosi popularny człowiek. Znaczenie ma to, co ja dzisiaj zrobiłem dla innych, dla siebie dobrego. Jak ja dzisiaj indywidualnie spędziłem czas? Z czym się nie godzę, z czym się godzę? Co postanowiłem? Mój kolega Madoła, dowiedziałem się, muszę iść go odwiedzić. Z pogodą ducha, muszę dać mu trochę siebie. Jestem za niego odpowiedzialny, jak on za mnie. Jeżeli ja nie postaram się o radość mojego kolegi, to Bóg powie, to na cholerę mi twoja radość, Jackowski, spierdalaj. Bo taki jest Bóg. Boga ja sam mnie interesuję. Boga interesuje to, kto mnie interesuje. Bo to tak jest. Żyjąc dla siebie, stracisz życie. Żyjąc dla innych, zyskasz je. Na tym koniec. No tak to wygląda.